pierwsza połowa, pierwsza część pierwszej połowy graliśmy wolno i rzeczywiście nie wiedzieliśmy za bardzo, co mamy zrobić. Przeciwnik ustawił się pod presem. Za spokojnie zaczynamy mecz po raz kolejny i to jest naszym problemem. Na pewno jest to kwestia tego, co jest w głowach i tego, co zostało napompowane. Natomiast wszystko się już ułożyło. Mieliśmy dobre sytuacje, poprzeczki. W końcówce pierwszej połowy praktycznie zdominowaliśmy przeciwnika. I druga połowa, kiedy zakładamy sobie znowu, że wyjdziemy i będziemy grać tak jak ostatnie 10 minut pierwszej połowy, popełnia Emil błąd, nastrzela przeciwnika, dostajemy bramkę na 2-0. Myślę, że w tym meczu później stworzyliśmy sobie tyle sytuacji, żeby przynajmniej złapać kontakt bramkowy i dać sobie szansę na uratowanie choćby punktu albo nawet wygranie meczu, bo dzisiaj myślę, że można było strzelić nawet 3 bramki i więcej. No i strzeliliśmy bramkę. Proszę sobie zobaczyć w powtórkach, bo bramka jest prawidłowa. Rozmawiałem z Donaldem Czesek, który twierdzi, że piłka się odbiła za nim, a leżał na linii. Jeszcze piłka po odbiciu się, on ją praktycznie wybił z bramki. No i to była sytuacja, gdzie mogliśmy sobie dać szansę na to, żeby jeszcze wynik odrobić. W końcówce też mieliśmy mnóstwo sytuacji do strzelenia. No na pewno tutaj po sile tych strzałów, kiedy sytuacje są proste, bo takie sytuacje jak miał Kolenda, jak miał Adam Frączek, miał Adrian Budka, że trzeba do pustej bramki piłkę włożyć, a uderzamy na siłę, widać jak to wszystko wygląda. Podsumowując to wszystko, roztrwoniliśmy przewagę, to jest prawda i to się nie da ukryć. Na razie jesteśmy jednym liderem i myślę, że jest punkt zaczepienia do tego, żeby wyjść z tej sytuacji. Jedziemy do Elbląga, który jest ostatni w tabeli i na pewno, jeśli zespół będzie tak grał i będzie konsekwentnie grał tak jak dzisiaj, na pewno długo na tej pozycji lidera zostaniemy. Dziękuję.